Dobrze. Witam wszystkich na wykładzie, to już na trzecim dniu, na wykładzie o interwencjach rządu w pieniądz i bankowość. Jesteście już po ponad dwóch dniach, jesteście Państwo po ponad dwóch dniach. Już trochę się dowiedzieliśmy, czym jest pieniądz, czym jest bankowość. Teraz możemy przejść do bardziej złożonych zagadnień. Ale znowu, bez tej wiedzy, czym jest pieniądz, czym jest bankowość, ciężko było mówić dyskusję o interwencji, więc zaczniemy od krótkiego przypomnienia. Jak pewnie Państwo pamiętają, funkcje pieniądza zostały już omówione w bardzo różnorodnych kontekstach. Podstawową funkcją jest ułatwienie handlu poprzez pokonanie problemu podwójnej zbieżności potrzeb. W ten sposób ludzie dostrzegają, że można stosować pewne dobra jako dobra pośrednie w wymianie. Można się wymieniać, tylko trzymać te dobra wyłącznie na wymianę na inne dobra, które już służą bezpośrednio naszym celom. To powoduje poszerzenie zakresu wymian, rozległości rynku, większej integracji, większej wymianie między ludźmi. I to jest niewątpliwie funkcja, jako pieniądz, jako ogólny środek wymiany spełnia. Po drugie, co równie ważne, a często w terminologii głównego nurtu chowane pod pojęciem miernika wartości, pieniądz jest narzędziem, które w ogóle umożliwia kalkulację ekonomiczną. Bez pieniądza nie bylibyśmy w stanie ocenić alternatywnych sposobów alokacji dóbr w złożonej gospodarce z wieloma heterogenicznymi dobrami kapitałowymi. Byłby problem, jak rzeczywiście ocenić nowe sposoby produkcji, kiedy są opłacalne, czy jak alokować środki, jakie podejmować decyzje produkcji. To wszystko jest to, co umożliwia kalkulacja ekonomiczna. Kalkulacja ekonomiczna wymaga cen i wymaga cen w ogólnym środku wymiany, czyli w pieniądzu. Nie można tego prowadzić, takich rozważań, licząc w jakichś innych jednostkach. Po trzecie, pieniądz, i to też wynika z charakteru ogólnego środka wymiany, tego jak się wyłonił, jest dobrem, które jest najbardziej zbywalne. Jeżeli mamy pieniądz, to przyjmujemy czy oczekujemy, żeby pieniądz był tym dobrem, który praktycznie wszyscy będą gotowi nabyć. Wobec czego pieniądz wydaje się naturalnym środkiem stworzonym do tezauryzacji bogactwa. Czyli jeżeli chcemy gdzieś przechować, czy tak mówiąc metaforycznie, przenieść siłę nabywczą w czasie, to oszczędzanie w pieniądzu wydaje się najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania. Mamy 100% gwarancję wtedy, że to dobro rzeczywiście, czy może nie 100%, ale możliwie największą, że to dobro rzeczywiście będzie miało jakąś siłę nabywczą w przyszłości. Możemy oczywiście oszczędzać w innych dobrach, ale to już może się okazać, że zmienią się preferencje innych. Natomiast co do pieniądza, raczej będziemy oczekiwać, że popyt na niego w przyszłości będzie istniał. Tak samo co do bankowości. Dużo było mówione o tym, że jakie są funkcje bankowości. Dwie są główne. Przechowanie depozytów, pośrednictwo kredytowe. Teraz nie wchodząc w rozróżnienia i zależności pomiędzy tymi funkcjami, można powiedzieć, że dobra bankowość powinna dobry system bankowy powinien w ogólności spełniać te dwie funkcje. I tak samo, pieniądz powinien spełniać te trzy funkcje i im lepsze jest otoczenie instytucjonalne, w jakim funkcjonuje pieniądz i w jakim funkcjonuje system bankowy, to oceniamy według tego, jak realizowane są te funkcje. Teraz, punktem wyjścia jest twierdzenie Mareya Rothbarda, ekonomista austriackiego, o tym, że każda podaż pieniądza jest optymalna. I tu trzeba uważać, bo to twierdzenie łatwo jest źle zinterpretować. To nie znaczy tak, żebyśmy nagle, gdyby ktoś stwierdził, że jesteśmy tacy, jak zostaliśmy, tylko rozliczamy się 100 złotówkami, to byłoby tak samo. Pojawiłby się na przykład, mogłyby się pojawić takie problemy jak drobne monety. Rothbardowi chodzi o co innego. Jeżeli mamy dość efektywny system pieniężny, który jest funkcjonujący, który właśnie wyłonił się na przykład z systemu dobrowolnych wymian, to dołożenie dodatkowej jednostki pieniądza nic nie poprawia. Tak jak jeżeli mamy system, w którym dołożymy, na przykład ktoś wyprodukuje kolejne dobro konsumpcyjne, wyprodukuje kolejny środek kapitałowy, który może przekształcić się w przyszłości w dobro konsumpcyjne, to zwiększa nasze całościowe bogactwo. Natomiast dołożenie jednostki pieniądza nic nie ułatwia, o ile system pieniężny jest wystarczająco efektywny. Jeżeli potrafimy dobrze się wymieniać skutecznie, obchodzimy problem właśnie podwójnej zbieżności potrzeb, potrafimy dobrze chronić się przed niepewnością, tezauryzując, dodanie jednej jednostki pieniądza nic nie zmienia. Nie czyni nas bogatszymi. Natomiast produkcja dodatkowego dobra konsumpcyjnego i analogicznie dobra produkcyjnego
jakiegoś kapitałowego, powoduje, że ktoś na tym skorzysta, bo zaspokoi pewną swoją niezaspokojoną potrzebę. I to jest fundamentalna różnica między pieniądzem, a dobrami konsumpcyjnymi i produkcyjnymi tak w realnej gospodarce. Więc tak należy to rozumieć, a nie w taki dosłowny sposób, jaki wielu może się wydawać. Teraz, skoro każda podaż pieniądza jest optymalna, zastanówmy się, mamy naprawdę, jak przyjrzymy się sektorowi pieniężno-bankowemu, mamy multum interwencji. Jakie są możliwe interwencje? Historycznie chyba najstarszą jest monopolizacja emisji pieniądza. Innymi słowy, jak już było mówione na wykładzie o pieniądzu, pojawiło się pojęcie teorematu regresji. Menger, założyciel szkoły austriackiej, już pokazał, jak krok po kroku możliwe jest, żeby pieniądz wyłonił się z indywidualnych wymian, z dążenia ludzi do zaspokajania własnych indywidualnych celów, rzeczywiście skupionych na tym, żeby zrealizować swoje potrzeby, a jako produkt pochodny ich działań w społeczeństwie, bo jednak wymiany muszą dokonywać wymian z innymi stronami, pojawia się instytucja pieniądza jako ogólnego środka wymiany. Teraz, to Menger z zasady nie specyfikuje, zresztą mówi wprost, że to jest sposób genezy, który nie wymaga państwa i nie wymaga jakiejkolwiek innej instytucji, nie zakłada, że instytucja, która wyłoni, musi mieć jakieś specjalne cechy. To jest po prostu produkt wielu indywidualnych działań. Teraz historycznie, jak spotykamy, to jest tak, że rzeczywiście już spotykamy się z monetami bitymi zarówno przez prywatne instytucje, jak i przez państwowe. Przy biciu monet jednak jest ważna jedna cecha. To dobro, ten pieniądz, o którym mówi Menger, jeszcze nie należy do końca utożsamiać z monetami. Bo pieniądz to jest określone dobro, ale monety, jakie widzimy, to jest jeszcze dodatkowa usługa. Moneta domyślnie przynajmniej jest określonym certyfikatem, znaczy dobrem z określonym certyfikatem, który mówi, to jest jednostka na przykład 10 gramów srebra. I domyślnie właśnie z tego powodu wszystkie waluty mają nazwy jak marka, funt, no część, bo dolar akurat ma od geograficzną nazwę. Ale mają wiele jednostek, ma od walut, ma właśnie od jednostek wagi. I nie należy tego utożsamiać, że to jest równoważne, ale właśnie jeszcze tu jest dodatkowa usługa certyfikująca. Ta jednostka waży tyle. Teraz. Tak samo możemy postrzegać właśnie bicie monety jako jakikolwiek sposób chociażby certyfikacji, nie wiem, umiejętności zawodowych, nauki języka. Czyli też istnieje instytucja, wykonuje pewną usługę. No i teraz to, że ktoś na przykład ma jakiś określony certyfikat językowy, jest uznawany przez innych, bo przyznajemy, że te egzaminy są robione rzetelnie, porządnie. Innymi słowy, mamy jakieś zaufanie do tej instytucji. I to jest też możliwe do wykształcenia się w wyniku naturalnych wymian. Pojawiają się instytucje, które są bardziej godne zaufania od innych, jacyś mennicy, którzy są bardziej godni zaufania. I też nie musi tu wkroczyć instytucja państwa. Natomiast historycznie spotyka się bardzo często argument, że państwo jest specyficzną instytucją zaufania publicznego i że ponieważ tam gromadzą się mądrzy ludzie, to rzeczywiście tam powinna być przez to przejęta emisja pieniądza. Abstrahując od tego, kto się tam gromadzi, jakie są skutki tego, że państwo przyjmuje emisję pieniądza? Po pierwsze, przyjmuje rentę menniczą, prawda? Jeżeli była opłata za certyfikację i była kierowana do jakiejś innej osoby, jeżeli państwo przejmuje, to przejmuje tę rentę. Po drugie, jeżeli gwarantuje sobie to jakimś monopolem prawnym, to możemy przypomnieć sobie nasz wykład o monopolach i państwo możecie przypomnieć dokładnie podstawowe skutki, jakie przynosi w podstawowych założeniach instytucja monopolu prawnego, czyli powoduje, że wyższą cenę za te usługi certyfikacji i gorszą jakość. Też wobec tego, czego moglibyśmy się spodziewać, ponieważ zostaje wyeliminowany proces konkurencji. To jest też tak, że jeżeli istnieje wiele monet, wiele może funkcjonować na jednym obszarze, to uczestnicy rynku, uczestnikom też opłaca się różnicować i jeżeli coś jest źle certyfikowane, no to będą z tego rezygnować. Bo nie będą pewni, czy rzeczywiście otrzymają to samo, otrzymają to, co jest wycertyfikowane. A ci lepsi systematycznie będą na tym wygrywali. Zakazanie tego jest normalnym skutkiem monopolu i tutaj wystarczy przypomnieć sobie, do czego to prowadzi. Teraz,
Drugim podejściem, jak już jest monopol, to przychodzi pytanie, co może monopolista zrobić. Właśnie, wyższe ceny, gorsze usługi. Pod gorszymi usługami kryje się, znaczy często jest to nazywane procesem psucia pieniądza. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy tę postać po prawej. Pewnie nie, ale jest to XVII-wieczny jezuita, ojciec Juan de Mariana, który był, no był jednym z czołowych intelektualistów swoich czasów. I on miał, popełnił w swoim życiu wiele prac, popełnił historię Hiszpanii, popełnił również dwa dziełka, z których jest najbardziej znany. Pierwszy to jest traktat o królobójstwie, w którym uzasadniał, że jeżeli królowie, pisał to na przełomie wieku XVI i XVII, jeżeli królowie są bardzo opresyjni, to lud ma prawo ich zabić. Czy wręcz każdy indywidualny przedstawiciel ludu ma prawo się porwać, targnąć na życie króla. I napisał też drugi traktat, czy właściwie rozprawę o psuciu pieniądza. O tym, że król nie powinien brać pieniądza i tworzyć pieniądza, który jest certyfikowany na wyższą wartość, albo wprowadzać pieniędzy o gorszym składzie do obiegu jako równoważnych. No i za pierwszy traktat nic go nie spotkało, za drugi go spotkał areszt domowy. Więc mimo, że i król hiszpański, znaczy do traktatu o królobójstwie odniósł się, no przypuszczam, też nie był nim zachwycony, ale jednak to drugie bardziej go ubodło. Teraz, w klasycznym standardzie złota, czyli w standardzie, w którym w obiegu są monety, jest pieniądz towarowy, typowo było to złoto albo srebro, mamy sytuację, w której psucie pieniądza może zachodzić na dwa sposoby. Albo obniżamy zawartość kruszcu w monetach, czyli wychodzi rozporządzenie króla, wszyscy ludzie mają obowiązek pod srogimi karami zgłosić się ze swoimi monetami, monety zostają w mennicy przetopione, każdy dostaje tyle samo monet, ale o gorszym składzie. No i teraz pytanie, pojawia się nadwyżka, co robi? Król co robi? Zagarnia, wybija własne monety. Dokładnie identyczne, nierozróżniane. To w tym momencie zwiększa się podaż pieniądza i król jednorazowo zagarnia tę nadwyżkę siły nabywczej. Znaczy dalej, ilość dóbr realnych w gospodarce została jaka jest. Łączna podaż pieniądza się zmieniła. Nastąpiło przekierowanie do króla od poddanych. Drugim popularnym sposobem, już w sytuacji, w której upowszechniły się certyfikaty do złota, czyli ludzie zorientowali się, że jednak można obracać dokumentami, a złoto niech spoczywa w jakichś skarbcach, są certyfikaty. I certyfikaty mówią, w tym a tym skarbcu można odebrać tyle a tyle złota, jest to gwarantowane. No i niektórzy zaczęli coraz luźniej traktować słowo gwarantowane i emitować coraz więcej certyfikatów. I w tym momencie też zwiększają swoją siłę nabywczą wobec innych. W standardzie pieniądza pustego to jest jeszcze prostsze, ponieważ w standardzie pieniądza pustego wystarczy albo dodrukować pieniądz fizycznie, dodrukować gotówkę, albo dopisać odpowiednią kwotę na depozycie bankowym. I więc, ale różnica jest tylko taka, że w przypadku obniżenia zawartości kruszcu, na dobrą sprawę też można na upartego coraz niżej, aż do naprawdę bardzo niskich wartości. Jak się historycznie prześledzi, to rzeczywiście ta inflacja potrafiła być rzędu dobrych kilkuset procent na przestrzeni 100 lat. Bez większych problemów. Obecnie też pod tym względem nie jest lepiej. Ale skutek jest taki, że każde obniżenie to jest jednorazowe zagarnięcie nadwyżki. Dobrze. Tylko że w przypadku zagarnienia nadwyżki jest ten problem, że jakoś trzeba przymusić ludzi, żeby najpierw oddali swoje pieniądze albo wyemitować dodatkowe certyfikaty. Ludzie mają. Wygodnym dużo sposobem, jednak bicie monet czy przetapianie też kosztuje. Bardzo prostej, dużo prościej się to robi w sytuacji, gdy przechodzimy do pieniądza pustego. Wystarczy, jeżeli już są te certyfikaty w obiegu i one utrwaliły się na tyle, że już ludzie nawet nie operują fizycznym złotem, to w pewnym momencie przecięcie tej psychologicznej więzi między certyfikatami a złotem jest dość proste. Na przykład wystarczy, że na dokumencie jest napisane, że jest wymienialne na złoto i w jakiś sposób zmienia się orzecznictwo prawne, że nie jednak można zawiesić. Albo jednak można zawiesić bezterminowo. Historycznie często się działo, że zawieszanie wymienialności certyfikatów na złoto było przypadkiem wojen.
i było zawieszane na okres wojenny, na okres wojny secesyjnej. Pierwsza wojna światowa jest tu bardzo znamienna. Jeżeli w przypadku pierwszej wojny światowej większość państw europejskich zawiesiła system, potem próbowała wrócić, ale bardzo nieskutecznie, bo pojawił się problem, jak skutecznie wrócić do pieniądza złotego w sytuacji, gdy już nastąpiła odpowiednio dużo kreacji pieniądza pustego. I znowu trzeba jakoś powiązać ze złotem, jak to właściwie zrobić. Ostatnim krokiem, po wojnie ustalił się taki system, że wszystkie waluty trzymały rezerwy w dolarze, dolar był wymienialny na złoto, ale byle jednostka nie mogła sobie wymienić, tylko państwa mogły. Ostatnim krokiem zerwania i przejścia do systemu pieniądza pustego było zawieszenie przez Nixona w 1971 roku całkowitej wymienialności na złoto z jakimiś drobnymi wyjątkami. I w tym momencie oficjalnie dolar jest pieniądzem, który nie ma żadnego powiązania ze złotem, nie jest w żaden sposób wymienialny. Ważną cechą jest praktycznie zerowy krańcowy koszt produkcji, więc znikają jakiekolwiek fizyczne ograniczenia. Już nie trzeba tworzyć mennic, nie trzeba czegoś używać, nie trzeba płacić złotnikom, którzy będą to robić, czy innym pracownikom. Wystarczy dopisać odpowiednio, to jest praktycznie zerowy koszt. No i tym sposobem jest możliwość większego prowadzenia, właśnie zwiększania podaży pieniądza przez emitenta. Kolejnym środkiem są prawa o środku płatniczym. Tutaj mamy dwie formy. Albo równouprawniamy coś, co na rynku jest wyceniane różnie, albo wprowadzamy przywileje dla pieniądza, typowo dla pieniądza państwowego i zakazujemy alternatyw. Dwa przykłady znalazłem. Jeden to jest przykład z 1965 roku ze Stanów Coinage Act, który mówi, że jeżeli mamy przypadki długu, dług zawsze może być regulowany w dolarach. I nawet jeżeli strony mogłyby dojść do tego, że ustalą, że istnieje należność dłużna, która wynosi w złocie, to przychodzi dłużnik, oferuje dolary, które są ekwiwalentem tego i kredytodawca jest zobowiązany je przyjąć. Nie może odmówić według prawa. No to w sytuacji, w której byłby ustawiony parytet, że na przykład jeden dolar jest warty tyle, co zabytkowa moneta jednodolarowa, i ja się umówiłem z kimś, dobrze, ty spłacisz mi dług tą jedną złotodolarową monetą. A ktoś przychodzi i mówi, daj mi papierowego dolara i mówi, proszę, to jest to samo. Ja mówię, że nie jest to samo, a co on powołuje się? No nie, ale mamy tutaj przepis, że mogę regulować w dolarach, umówiliśmy się na to, a parytet, na przykład parytet państwowy wynosi 1 do 1. No i jestem w ramach obowiązującego prawa zmuszony to przyjąć. Drugim przykładem są jakieś utrudnienia albo zakazy alternatyw i tutaj Executive Order 6102 jest chyba najbardziej znamienny. Franklin Delano Roosevelt wydał zakaz posiadania złotych monet i wszelkiego rodzaju certyfikatów do złota, bulionu, poza jakimiś celami jubilerskimi powyżej 100 dolarów. Czyli nawet jeżeli istniałby oprócz obiegu dolarowego niezależny obieg złoty, to praktycznie został wyeliminowany przez konfiskatę. Skutki są takie. Jeżeli mamy równouprawnienie i funkcjonuje kilka pieniędzy przy stałym parytecie, to ludzie zaczynają się rozliczać w tym pieniądzu, który byłby najtańszy w relacjach rynkowych. Jeżeli mamy złotą monetę i srebrną monetę o tej samej wadze, cena rynkowa złota jest większa niż srebra, ale państwo ustaliło kurs na 1 do 1, wszyscy zaczną się rozliczać monetami srebrnymi, prawda? W tym momencie, bo czemu mają się rozliczać monetami złotymi, skoro moneta złota pozwala im zachować większą siłę nabywczą, nie, mogą ją sprzedać za granicą, mogą znaleźć dla niej inne zastosowanie, które jest bardziej opłacalne i zaczną się rozliczać monetami srebrnymi. Więc w tym sensie, to w ścisłym sensie zachodzi tu prawo Kopernika Greshama, które wypiera lepsze pieniądze z obrotu. No i oczywiście zwiększa się popyt na pieniądz państwowy poprzez te wszystkie zakazy. Eliminujemy alternatywy, no to w tym momencie ludzie są zmuszeni albo już eliminujemy lepsze alternatywy i zostaje pieniądz państwowy. Teraz, jeżeli chodzi o zwiększanie popytu na pieniądz i przymuszanie ludzi do interwencji, które polegają na tym, żeby ludzie używali pieniądza i żeby można było odbierać pewną siłę nabywczą pieniądza i redystrybuować ją dla państwa,
Teraz kolejnym rodzajem interwencji są te, które wiążemy z bankami centralnymi. Bank centralny jako instytucja państwowa jest właśnie ma za zadanie prowadzenia ogólnej polityki pieniężnej, regulowania czy kontroli systemu bankowego. I tu też ogół wszystkich regulacji związanych z samym systemem bankowości centralnej to też zajęłoby pewnie osobne 2 czy 3 wykłady, ale tak patrząc na ogólne charakterystyki, można się zastanowić, co banki zamierzają osiągnąć. Typowo mówi się, że jednym z celów jest walka z deflacją. Dlaczego deflacja miałaby być zła? No, zarzuty są takie, że według standardowej teorii keynesowskiej deflacja cenowa, czyli wzrost siły nabywczej pieniądza w czasie, powoduje zmniejszenie zagregowanego popytu. Ludzie widzą, że wartość pieniądza będzie rosła w czasie, wobec tego odkładają konsumpcję w nieskończoność. Po drugie, wskazują na zwiększanie ciężarów dłużników. Jeżeli ktoś ma opłatę, na przykład ma stałą ratę 100 zł co miesiąc, to jeżeli zachodzi deflacja, to realny koszt kredytu jest większy. No i teraz, na ile to są argumenty prawdziwe? Właśnie, aha, i te argumenty uzasadniają cel inflacyjny na poziomie, na przykład w przypadku Narodowego Banku Polskiego, 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Czyli emitujemy tyle pieniądza, żeby osiągnąć ten cel inflacyjny. Niezależnie od tego, jakie byłyby trendy. Ewentualnie próbujemy jakoś kompensować, gdyby inflacja była wyższa. Problem z deflacją cenową jest taki, że deflacja to jest tylko skutek. Deflacja może być na przykład skutkiem tego, co obserwujemy w przemyśle komputerowym, na przykład skutkiem postępu technologicznego. Jeżeli weźmiemy sobie te same dobra, to skutek na przykład postępu w procesach technologicznych produkcji, obniżania kosztów, opracowywania efektywniejszych metod, konkurencji, która też wyrównuje te ceny, mamy sytuację, w której ceny dóbr czy ceny elektroniki na przykład generalnie spadają. Czyli siła nabywcza pieniądza wobec nich rośnie. Mimo wszystko nie jest to jakimś fundamentalnym problemem. Jeżeli sobie historycznie spojrzymy, to też bywały jak najbardziej takie okresy i to całkiem długie, na przykład Stany w XIX wieku, gdzie mamy bardzo długi okres, gdzie ogólny poziom cen, ogólna nabywcza siła pieniądza rosła. Za każdą jednostkę pieniądza można było kupić coraz więcej dóbr, ale wynikało to z tego, że po prostu dóbr przyrastało bardzo dużo. Więc deflacja może być skutkiem, reakcją na bardziej fundamentalne zmienne. Może być na przykład, jeżeli ludzie są bardziej niepewni, bo nadchodzą, czy właśnie przewidują jakiś okres, jakieś niebezpieczeństwa, to nawet dobrze, że oszczędzają. Lepiej, żeby byli przygotowani, że na przykład, że zajdzie jakieś pewne zdarzenie, które zmieni sytuację, żeby lepiej do tego, żeby byli przystosowani, żeby na przykład nie byli tak wrażliwi na zmiany. Więc i problemem też drugim jest to, że jeżeli mamy na przykład ciężary dłużników, to dużo bardziej zależy od tego, jakie są różnice pomiędzy przychodami a dochodami. Jeżeli ktoś zarabia 3 tysiące i ma 2,5 tysiąca wydaje, to przy deflacji oszczędza 500 zł i przy deflacji powinien być zadowolony, bo wartość realna tych oszczędności rośnie. Prawda? Liczy się różnica między przychodami a dochodami, a patrzenie tylko na stronę wydatkową, że obciążenia rosną, owszem, ale przy płacach też płace jak najbardziej, jeżeli płace nominalne byłyby też stałe, to w tym momencie oszczędności rosną. Wskazuje się na to, że na przykład w przypadku deflacji obciążenia budżetowe by były coraz większe. Dobrze, ale to znowu, to wymaga przewidywalności. Jeżeli ktoś by chciał utrzymać świadczenia budżetowe na tym samym poziomie realnym, wystarczy, że ustali, że dyskontujemy o poziom deflacji lub inflacji, co zresztą jest potocznie robione, nie wiem, chociażby na rynku obligacji. Mamy obligacje, które są dyskontowane o inflację. Czy mamy, nie wiem, 0,5% plus stopa inflacji. Jak najbardziej jest to możliwe. Czemu nie jest to możliwe w przypadku kontraktów, jakichkolwiek innych kontraktów? Więc problemem raczej by było zastosowanie, że zachodzi deflacja, nie jest trafne, to problemem była ewentualna nieprzewidywalność. Ale to już zupełnie nas kieruje w inny sposób. Natomiast jeżeli bank centralny wyznacza sobie cel inflacyjny, to skutkiem jest redystrybucja inflacyjna, o której dużo mówił Łukasz na poprzednim wykładzie. I tu rzeczywiście znowu
Jakbyśmy nie patrzyli, zachodzi redystrybucja od osób, czy możemy powiedzieć, że właśnie od osób, które miałyby oszczędności netto, do tych, którzy, czy miałyby pewną siłę nabywczą pieniężną, do tych, którzy otrzymują pieniądze, czy do emitenta pieniądza w pierwszej kolejności. Jeżeli NBP kreuje pieniądz, no to musi go w którymś miejscu wprowadzić do gospodarki. I tam, gdzie wprowadza go do gospodarki, tam ci ludzie będą mogli korzystać jeszcze ze starych cen, ustalonych według starych preferencji, według starej podaży pieniądza. Będzie to punktowe. To nie będzie tak, że wszystkie ceny się dostosują automatycznie. Będzie się powoli rozchodził. Ten proces, jak już pewnie też zostało kilka razy wspomniane, nosi nazwę efektów Cantillona. I to jest ogólnie proces redystrybucyjny. Rzeczywiście wprowadzanie nowego pieniądza do gospodarki powoduje zmianę struktury cen. No i teraz, jeżeli zaszła zmiana struktury cen bez zmiany tych fundamentalnych zmiennych, czyli preferencji, czyli technologii, czyli powiedzmy wiedzą czy dostępności zasobów, no to w tym momencie ta redystrybucja nie jest ugruntowana w żadnej fundamentalnej zmiennej, która powinna definiować jakąś sytuację równowagową. Teraz oczywiście to jest tak, że trochę z tą deflacją jest prawdy, że istnieją szkodliwe formy deflacji. Na przykład jeżeli mamy kolaps systemu bankowego, czy bank centralny przeprowadza gwałtowną kontrakcję, to też nie zmieniają się preferencje, nie zmieniają się technologie, nie zmienia się wiedza o dostępności zasobów, następuje gwałtowna kontrakcja pieniądza. No tak, tylko że znowu to jest, tylko w tym momencie to mamy przykład deflacji wywołanej, albo wywołanej, tak jak w przypadku austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, przez poprzednią, na przystępującą poprzednio inflację pieniężną i wobec tego też pojawiającą się inflację cenową. Albo jest to świadoma decyzja dla na przykład osiągnięcia jakichś celów politycznych przez państwo. I teraz. Bank centralny ma trochę narzędzi, żeby sobie z tym, żeby realizować ten cel. Znaczy oprócz celu inflacyjnego może mieć taki cel, że określoną stopę bezrobocia, może mieć na przykład celować w jakiś poziom nominalnego PKB. Generalnie jako instytucja może też oferować pewne wsparcie dla budżetu państwa i ma do tego dwa podstawowe narzędzia. Albo bezpośrednio skupuje aktywa państwowe, albo dokonuje pewnych manipulacji, głównie jeżeli chodzi o stopę procentową. Jeżeli chodzi o bezpośredni skup aktywów państwowych, no to byłaby taka sytuacja, jakby Narodowy Bank Polski kupował obligacje bezpośrednio od Ministerstwa Finansów. Natomiast ponieważ akurat w polskim przypadku jest konstytucyjny zakaz i nie może tego robić, często, zresztą ku temu jest dobry powód taki, że w opinii bardzo szerokiej rzeszy ludzi jest to prosta droga do tego, żeby bank centralny emitował dużo, znaczy przepraszam, skupował dużo od państwa i właściwie dawał nieograniczoną możliwość budżetu. I teraz dla wielu jest to pójście zdecydowanie zbyt daleko i parokrotnie w historii takie podejście kończyło się już hiperinflacją, wobec czego próbuje się jakoś to ograniczyć i powiedzieć, dobrze, no to bezpośredni skup to jednak jest przesada, zastanówmy się nad regulacjami stopy procentowej. I stopa procentowa jest tu traktowana jako w dwojaki sposób, znaczy jest jako z jednej strony dźwignia do pobudzania zagregowanego popytu inwestycji, ale też stopa procentowa określa, jakie koszty ponosi państwo zadłużając się. No i ponieważ nie mamy bezpośredniego skupu aktywów państwowych, ale państwo, czy oprócz podatków i oprócz redystrybucji właśnie z tych procesów inflacyjnych, może dokonywać również finansowania się zapożyczaniem u innych, obniżając stopę procentową, obniża sobie koszty tego finansowania. Może to robić na kilka sposobów. I właśnie tu ważne jest to, że to stopa procentowa jest traktowana jako dźwignia, której ustawianie służy właśnie realizowaniu tych dwóch celów. Jeden może bywa ważniejszy i drugi. Czasami polega to na tym, że skupowane są aktywa państwowe z rynku. Czasami jest to oferowanie bankom komercyjnym warunków lepszych mogli zaoferować klienci komercyjni. Na przykład, jeżeli bank centralny powie, możecie u nas składać depozyty na 2%,
to bank, mimo że sam byłby skłonny tego udzielić według swoich preferencji, istnieliby klienci, nie udzieli żadnemu klientowi komercyjnemu pożyczki na 1,5%, jeżeli może. Bo ma naturalną przewagę. I odwrotnie w drugą stronę to działa, więc w ten sposób bank centralny potrafi zawęzić korytarz stóp procentowych, na jaką będą ustawiać banki komercyjne. No i trzecie to jest, bank centralny może coś ogłaszać i liczyć, że wszyscy się odniosą, ponieważ jest takim autorytetem, to się do tego odniosą. I to znaczy, w tym momencie mówi, że właśnie tworzy ramy, daje przewidywalną politykę, a wy sobie w tych ramach radźcie. Problem jest taki, że jak już przypomnimy sobie wykład o austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, to jest manipulacja stopą procentową, czyli manipulacja pieniężną stopą. Natomiast istnieje również oprócz tego naturalna stopa procentowa wyznaczona w realnej gospodarce w strukturze produkcji według indywidualnych społecznych preferencji czasowych. I manipulując tą pierwszą jako dźwignią, zaburzamy strukturę produkcji. Powodujemy, że indywidualni ludzie podejmują inwestycje nie tam, gdzie podjęliby kierowani swoją i społeczną stopą preferencji czasowej, tworzą błędne inwestycje, no i nie wszystkie projekty inwestycyjne muszą być uruchomione, i cały proces się w pewnym momencie rzeczywiście musi skończyć tym, że pewne projekty nie są ukończone, muszą zbankrutować, muszą zwolnić środki. Czy muszą, to niekoniecznie. Właśnie. Natomiast drugim elementem jest to, że zachodzi dalsza redystrybucja środków na rzecz państwa, no bo jednak jest ułatwione to finansowanie długiem. I to też jest ważna cecha. Jeżeli państwo może łatwiej pożyczać na przykład prywatnego systemu bankowego, no to może zwiększać w tańszy sposób zwiększać swoje dochody. Teraz, to może dobrze, za pierwszym razem mi się udało, to może ktoś tego pana po prawej poznaje. To jest Henry Paulson, autor planu Paulsona, związanego z kryzysem 2008 roku. I tutaj, chociaż to też nie jest tak, że ta idea pojawiła się dopiero wtedy, też funkcjonuje pewne ujęcie banku centralnego jako tego, który jest pożyczkodawcą ostatniej instancji, czy stanowi takie zabezpieczenie dla systemów banków komercyjnych. Typowym przykładem, który jeszcze nie odnosi się do bycia pożyczkodawcą ostatniej instancji, jest tak zwane ubezpieczenie depozytów. W Polsce bankowy fundusz gwarancyjny, zgodnie zresztą z regulacjami unijnymi, mówi, że indywidualny klient ma ubezpieczone depozyty w jednej instytucji do 100 tysięcy euro. Teraz, jakie to niesie za sobą konsekwencje? Po pierwsze, klient, który ma mniej niż 100 tysięcy euro, jest absolutnie, czuje się zwolniony z tego, żeby monitorować, w jakim stanie jest bank. Nie ma żadnego bodźca, prawda? Tak czy siak będzie to uzasadnione, że rzeczywiście jakąś wypłatę z tego dostanie. Z drugiej strony, banki, które mają na przykład wielu klientów do 100 tysięcy euro, mają naturalny bodziec do tego, zainwestujmy to w cokolwiek. Znaczy opłaca, dobrze, może w cokolwiek to przesada, ale opłaca im się inwestować to ryzykowniej, ponieważ nawet jeżeli coś by z tego spaliło, to bankowy fundusz gwarancyjny pewne rzeczy zrekompensuje. Innymi słowy, musiałby, nie ryzykują w taki sposób, w aż taki duży sposób, w jaki mogłyby, gdyby tego bankowego funduszu gwarancyjnego nie było. Z drugiej strony trzeba przyznać, że to jest przerzucenie kosztów na tych, którzy finansują bankowy fundusz gwarancyjny, czyli wszystkich podatników. I to jest do pewnego stopnia przenoszenie ryzyka systemu bankowego na wszystkich podatników. Tak samo, chociaż na większą skalę, działają bailouty i to jest już albo pożyczka, albo bezwrotna dotacja od instytucji publicznych dla firm. I tu już mamy do czynienia bezpośrednio z przekierowaniem. I teraz, jeżeli banki są świadome tego, że mogą dostać bailout, to też będą bardziej ryzykowały, bo w razie ewentualnych problemów mniej stracą. Teraz, szczególnie już skrajnym przykładem tego jest tak zwany Greenspan put, czyli jeszcze po kryzysie, czy około kryzysu w latach 80. Greenspan ogłosił, że właściwie bank centralny jest gotowy do zakupu aktywów, które bardzo straciły na wartości, nikt nie chce ich nabyć i już nie znajdują zbycia na rynku za praktycznie żadną cenę, a bank centralny mówi, owszem, kupimy je, zresztą kupimy je po cenie praktycznie nominalnej. No to złoty interes, nie? Wobec tego nie musimy się martwić w razie krachu, że coś, że rzeczywiście stracimy, bo dalej te aktywa zostaną od nas kupione po cenie nominalnej. Skutkiem tego jest tak zwana pokusa nadużycia. Rzeczywiście, że banki systematycznie mają bodziec do coraz bardziej ryzykownych zachowań, banki komercyjne,
A klienci czują się zwolnieni z obowiązku monitorowania, sprawdzania, czy zastanawiania się, czy tworzenia jakichś instytucji, które by kontrolowały, co i jak dzieje się z sektorem bankowym. Pewnym sposobem, no bo teraz trzeba powiedzieć, że to ogólnie to podejście jest związane, właśnie powoduje te wszystkie zjawiska, zaburzenia struktury produkcji, kryzysy i jak najbardziej pasuje jako ten punkt początkowy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego w zaburzeniu struktury produkcji. Teraz to nie jest tak, że tylko Austriacy widzą problemy ewentualne z takim podejściem i pojawiają się regulacje ostrożnościowe, jakieś dobrowolne umowy banków centralnych, które mówią, dobrze, no to zacznijmy brać aktywa, ważyć je ryzykiem i teraz te bardziej ryzykowne będą się mniej liczyły, te mniej ryzykowne będą się bardziej liczyły i trzymajmy jakiś poziom rezerw, żeby to się już nie zawalało tak spektakularnie. Tu jeszcze właśnie jakieś odpowiednie są inne wymogi dotyczące właśnie restrukturyzacji. Teraz, ktoś mógł powiedzieć, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast co ważne, to nie likwiduje podstawowego problemu, który leży u źródeł tego, co opisuje austriacka teoria cykli koniunkturalnych, czyli zaniżenia pieniężnej stopy procentowej. Po drugie, jeżeli chodzi o te kryteria, tak jak w przypadku kryteriów Bazylei 1 i 2, jak widać, co one są systematycznie aktualizowane, 88 to był po kryzysie, 2010 był po kryzysie i już nawet przy okazji pierwszych dwóch rund regulacji bazylejskich okazało się, że te kryteria zaczynają trochę żyć własnym życiem. Znaczy banki centralne są skupione na tym, żeby egzekwować te kryteria. System bankowości komercyjnej optymalizuje te kryteria, po czym się okazuje, że ryzyko wybija zupełnie gdzie indziej. Te kryteria musiały być, żeby jakkolwiek miały szansę funkcjonowania, musiałyby być bardzo dynamiczne i dobrze się dostosowywać do istniejącej sytuacji. A tak stają się celem samym sobie i powodują systematyczne ryzyko w innym miejscu, które nie jest objęte przez te regulacje. Na przykład pojawiają się jakieś nowe aktywa, które mogą zostać zaklasyfikowane błędnie. Albo aktywa, które wcześniej były nawet w sumie poprawnie zaklasyfikowane pod względem ryzyka, jak ogłosimy klasyfikację, no to ludzie odchodzą od jednych aktywów, przechodzą do innych i już ta zmiana popytu powoduje, że pewne aktywa stają się bardziej ryzykowne, pewne mniej. Albo na przykład zachodzą inne zmiany dotyczące jakichś agentów, na przykład jest jakiś wdrażany systematyczny program państwowy, który jest nakierowany na pewnego rodzaju aktywa czy korzysta z pewnego rodzaju aktywów. I też to się wywraca, więc tu sytuacja jest bardzo subtelna i przyjmowanie takich rund, zresztą jak widać, czy coraz częściej, to ciężko było powiedzieć, czy coraz częściej, ale to widać, że co kilka lat jest dostrzegany problem z tym. No i kluczowe jest to, że banki mogą to obchodzić przez innowacje finansowe. Na przykład najbardziej trywialnym sposobem jest to, jeżeli jakieś państwa są objęte tym, no to banki mogą na przykład wprowadzić niebezpieczne aktywa do czegoś, co nie jest objęte tymi regulacjami. Więc pojawia się dużo problemów, a że innowacyjność przedsiębiorców, a bankowość komercyjna jednak jest działalnością przedsiębiorczą, wyprzedza regulacje, no to ciężko oczekiwać, żeby to w jakikolwiek sposób mogło systematycznie działać. Teraz, podsumowując, to jest wierzchołek góry lodowej. Jakby tak się dobrze przyjrzeć, to sektor pieniężno-bankowy jest jednym z najszerzej objętych regulacjami sektorów gospodarki. Tu ciężko było chyba znaleźć sektor, który byłby równie regulowany. Jakie są skutki? Po pierwsze efekty Cantillona, czyli redystrybucja siły nabywczej. Jak widzieliśmy, pierwszym odbiorcą typowo z reguły jest państwo. Problemem jest to, że tak jak Cantillon już to znakomicie opisał w XVIII wieku, nie tylko państwo korzysta na tej sile nabywczej, ale również pierwsi odbiorcy pieniądza. Jeżeli państwo kupuje jakieś, czy zaciąga dług w bankach w pierwszej kolejności, albo jeżeli państwo dokonuje jakieś, inwestycje w mleko, już trzymajmy się tego przykładu, to w tym momencie mleczarze jako pierwsi otrzymują ten nowy pieniądz. I oni jeszcze, tak jak mówiłem, mają do czynienia ze starymi cenami, oni go mogą wydać i oni też mają nadwyżkę siły nabywczej. I to się dopiero rozchodzi po gospodarce. Więc pierwsi odbiorcy pieniądza mają najwięcej korzyści, mają korzyści kosztem tych, do których ten pieniądz dotrze ostatni. Domyślnie pierwszymi odbiorcami pieniądza, którzy mają kontakt z realną gospodarką, są odpowiednio państwo i sektor finansowy.
Więc tutaj można się dopatrywać właśnie chociażby na przykład zwiększenia czy pewnego zwiększenia cen aktywów finansowych, czy ogólnie to może być jedna z przyczyn tak zwanej finansjalizacji gospodarki. Po drugie, zaburzenie pieniężnej stopy procentowej, to też stopa procentowa jest głównym tutaj narzędziem regulacji banków centralnych, co destabilizuje strukturę produkcji i uruchamia cykl koniunkturalny według opisu szkoły austriackiej. Po trzecie, jest tworzenie systematycznego ryzyka dla banków, czyli banki zachowują się bardziej ryzykownie. I przez to banki też coraz bardziej polegają na państwie. Więc tutaj się tworzy coraz większe uzależnienie tego sektora. No i czwarte, jak wskazuje Jörg Guido Hulsman, tworzy się specyficzna kultura inflacji. Tu jest rzecz trochę bardziej subtelna, ale mówi, że rzeczywiście przestaje istnieć na przykład oszczędność pieniądzu. Pieniądz jako najbardziej płynne dobro, jeżeli jest trwale inflacyjny, to przestaje być dobrem, w którym opłacałoby się oszczędzać. Rzeczywiście człowiek, który chce oszczędzać, już musi się zaangażować w rynek inwestycyjny. Aha. No, ale każda inwestycja to jednak jest powiązana z większą niepewnością, bo jak mówiliśmy, pieniądz jest dobrem najbardziej zbywalnym. Z drugiej strony jest systematyczny bodziec do zadłużania. Rzeczywiście w tej sytuacji ludzie, którzy by oszczędzali w pieniądzu, są stratni wobec tych, którzy nabywają wszystko na kredyt. I jak to Hulsman ujmuje, wyrabia się styl życia na kredyt. I też ogólnie mówiąc, te skutki, tak jak pamiętamy, przypomnijmy sobie funkcję pieniądza, czyli właśnie ułatwianie, czy umożliwianie kalkulacji ekonomicznej, ułatwianie handlu i te zauryzacje, to są problemy. Znaczy, to jest tak, że interwencje szkodzą właściwie każdemu z tych trzech celów, mocno szkodzą kalkulacji, mocno szkodzą te zauryzacji. Ktoś mógłby argumentować, że nie tak bardzo szkodzą bieżącemu handlowi, ale już przez manipulację stopą procentową handlowi międzyokresowemu już szkodzą w sposób bardziej jasny. Poza tym bankowość w tym momencie przestaje mieć prosty charakter depozytowy i kredytowy, tak jak zostało opisane. Tutaj zaczynają się tworzyć coraz bardziej skomplikowane powiązania między państwem a systemem bankowym. I może byłoby nadużyciem powiedzenie, że sektor bankowy staje się z jedną agent publiczno-prywatnych, ale niewątpliwie zaczyna realizować inne cele od tych, które były standardowo postawione i niekoniecznie musi w tym momencie działać dla realizacji celów konsumentów. Dobrze, to właściwie tyle. To był taki skrótowy przegląd. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, no to chętnie odpowiem.